Sercem muzeum jest symboliczny dom rodziny Ulmów, w którym ukrywano Żydów, w którym żyła rodzina Ulmów. Ale najwięcej treści wnosi ekspozycja. Ekspozycja, w której pokazujemy ratowanie Żydów w Polsce na tle sytuacji w czasie wojny. Pokazujemy Holokaust. Ta wystawa pokazuje postawę Polaków wobec swoich żydowskich sąsiadów w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej na terenach polskich. Bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób poznało prawdę, poznało skalę pomocy Żydom, pomocy, której z narażeniem życia dokonywali Polacy. Za ratowanie Żyda była kara śmierci nie tylko dla ratującego, ale dla całej jego rodziny. Pomimo tego najwięcej uratowanych Żydów zostało właśnie przez Polaków. Ulmowie udzielili schronienia rodzinie żydowskiej. Żandarmi Niemcy rozstrzelali wszystkich. Wpierw ukrywanych Żydów, następnie Ulmów, a potem wszystkie dzieci, które były nieletnie, w wieku od 8 do 1,5 roku. Oni walczyli za Polskę razem z nami, bo Polska była naszą wspólną ojczyzną. Pomagali przetrwać swoim współbratymcom, swoim współobywatelom pochodzenia żydowskiego w czasie masakry ich narodu w okresie II wojny światowej, kiedy niemieccy naziści przeznaczyli ich do wyniszczenia. Dziękuję, że to muzeum jest ich wszystkich pomnikiem. To muzeum jest długo oczekiwanym miejscem pokazującym prawdę, ale miejscem również, które oddaje hołd. Nam bardzo zależy jako Ministerstwu Spraw Zagranicznych, żeby prawda o postawie Polaków ratujących Żydów, Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej została poznana przez inne narody. I'm from the United States and still today many people feel that Poles are anti-Semitic. I get comments all the time. I speak 300 times a year to Jewish audiences mostly, and many say there was one good Pole, my mother, and I say it's not so, there are many, and so it's something like this is a wonderful thing. On też ma działać na przyszłość, w tym sensie, żeby pokazywać tej młodzieży, która tu przybędzie, tej polskiej i izraelskiej, że w trudnych czasach możliwe są jakby takie czyny, takie, które są ponad przyzwoitością. Każdy z nas, który idzie ulicą i widzi, że przykładowo ktoś napada na bezbronną osobę, również inspirowany historią Ulmów, myślę, że nie jeden stanie w obronie, ryzykując własne bezpieczeństwo. Każda sytuacja z historii powinna inspirować do dobra i również to muzeum spełnia taką rolę. It's education, it's important. And if they can come and see, that would be wonderful. And I hope they would be willing to come and see, not just go to the death camps, but to come and see places like this.